Dzień dobry, moje drogie skorpiony. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, słuchajcie, i zapraszam do czytania o miłości na zimę, czyli koniec grudnia do końca marca. Mniej więcej taki przedział czasowy, mniej więcej. Na czym polega, słuchajcie, czytanie? Otóż, zanim przejdziemy do rozkładu głównego miłosnego, zaczniemy od informacji dla bliźniaczych płomieni, bratnich dusz. Przesłania i tarot, następnie single, przesłania i tarot, następnie relacje z gatunku. To skomplikowane bardzo, on off, ciepło, zimno, nie wiecie o co chodzi. Spróbujemy dociec przyczyny, co może wpływać, utrudniać Wam rozwój tej relacji. I następnie przesłanie dla wszystkich innych sytuacji miłosnych plus rozkład główny, gdzie tu jesteście Wy, a tu jest Wasza osoba. Moje drogie single, jeśli zimą poznacie kogoś, ona nam się pokaże, ta osoba tutaj na przykład, to pamiętajcie, tu jesteście Wy, tu jest Wasza osoba, jeśli będziecie wracać do tego filmu. Jest również dostępna wersja rozszerzona, wersja jakby miłosna, gdzie absolutnie freelancersko, to jest freelance i intuicja i jest to czytanie z gatunku wybierz kartę dla Was, więc zapraszam, link poniżej. Zaczynamy. Wybierz kartę miłość na zimę oczywiście. Bliźniacze płomienie, bratnie dusze. O, ktoś Cię dostrzegł z kimś i poczuł się zazdrosny. Siedem mieczy, była jakaś zdrada albo niejasność, albo ktoś wysnuł za szybko wnioski, drogie skorpiony. Ktoś wysnuł za szybko jakieś wnioski, po prostu się odsunął. Ciekawe, tu trzeba coś wyjaśnić. Słuchajcie, bo jest siedem mieczy, osiem była w sześć mieczy. Czyli uważam, że ktoś zdecydował się odejść, odsunąć, zdystansować, dlatego że zobaczył Cię, drogi w skorpionie, w sytuacji, w której uznał, że flirtujesz z kimś innym, nawiązujesz z kimś innym intymne połączenie i po prostu ta osoba odeszła. I jak dla mnie, tutaj ten rycerz buław zabiera się do działania, wyjaśnia sprawy i te sprawy wymagają między Wami wyjaśnienia. Co tak naprawdę się zadziało? Po prostu. Co tak naprawdę się zadziało? Trzeba się przestać tym martwić, przeżywać i tak dalej, tylko jakby wyjaśnić być może nieporozumienie, najnormalniej w świecie nieporozumienie. Jeśli natomiast była sytuacja, w której no tak się stało, jak się stało, że no, nawiązywaliście relacje, z kimś innym się spotkaliście, być może ktoś Was gdzieś wypatrzył i tak dalej, to ta osoba na ten moment się jakby odsunęła. Rycerz buław, jeśli chcesz tą osobę odzyskać, działaj. Single. Chcę spróbować jeszcze raz. Często tu się pokazuje. Poczekajcie, muszę jeszcze jedno. I ciągle mi Ciebie mało. Idziemy dalej. A z buław. No, ktoś bardzo napalony na Was, drogie single. Bardzo silnie ma Was tutaj, u siebie. I rycerz mieczy, aczkolwiek, dobra, powiem tak, drogie single, jeśli spotkacie kogoś zimą i tutaj ta piątka kielichów świadczy o tym, że nie, to nie jest dla mnie osoba, nie czuję tego w ten sposób, muszę się od tego odsunąć, to do nikąd mnie nie doprowadzi, tak jakby myślałam, że będzie przyjemnie, że będzie interesująco, że będzie miło, że to na przykład, o, kogoś nie będzie satysfakcjonował seks, drogie single. Ktoś może Was rozczarować w sytuacji intymnej i ta osoba też może będzie chciała spróbować jeszcze raz. Ciekawe, ciekawe, że mi to przyszło na myśl, ale tak mi przyszło. W każdym bądź razie, warto dać jeszcze raz temu szansę. Warto dać jeszcze raz temu szansę. Zimą, tak? Że jakby jest falstart, tak to nazwijmy. Warto dać temu szansę. Jeszcze jedna informacja. Dla osób, które są w relacjach, ale jest między Wami seks, bardzo ekscytujący i w ogóle taki bardzo, bardzo interesujący, natomiast ta osoba się nie angażuje emocjonalnie, tak bym to określiła, to moim zdaniem ona może sobie uświadomić, że jak to się mawia, wszystko jest w naszych głowach i to jak silnie z Wami czuła połączenie jakby to łóżkowe, ok, tak to określę, no w tym może być coś więcej i dlatego będzie chciała spróbować jeszcze raz. Czy Was to usatysfakcjonuje? No pięć kielichów, wydaje mi się, że następna karta sześć buław, aż musiałam tutaj doprecyzować. No jest szansa, że będziecie zadowolone, powiem w ten sposób, ale nadal bardziej buławowo niż emocjonalnie. To jeszcze chciałam Wam to powiedzieć. Relacja z turbulencją. Nikt wcześniej nie dotykał mojego serca tak przenikliwie jak Ty.
8 kielichów, 8 mieczy i rycerz monet. Uświadomienie tutaj się pokazuje. Uświadomienie, wiecie? Wyjście z ograniczeń, znalezienie odpowiedzi na ważne pytania dla Waszej osoby. Długo będziecie na to czekać, moim zdaniem, bo ten rycerz monet z niczym się nie spieszy. Natomiast jeśli już przyjdzie, to we właściwy sposób. Jeśli będzie chciał coś zmienić, to we właściwy sposób. Jeśli podejmie decyzję, to taką, która w moim odczuciu będzie świadczyć o tym, że chciałby czegoś więcej. Następna karta, 2 miecze, 2 kielichy. Ktoś ma wybór też. Też chciałabym to powiedzieć. Zastanawiam. Ten wybór nie musi od razu oznaczać 2 osób w relacji, więc też proszę, nie schizujemy. Tutaj chodzi o to, że ktoś się zastanawia, czy to jest miłość, czy nie. Czy to jest to, czy tak, czy i ktoś może dojść do wniosku, że to jest miłość życia, słuchajcie. Bardzo piękne przesłanie w sumie, ale łatwo nie jest na początku. Natomiast te rozbieżności i te jakby tutaj kontrowersje, one są w Waszej osobie, nie w Was. 2 kielichów, ostatnia karta, jak dla mnie mówiąca o miłości, o połączeniu, no ludzie do siebie pasujący, jak 2 łyżeczki, tak? Taka informacja dla Was. Jest to możliwe, że tak naprawdę ktoś też, Wasza osoba to trochę ukrywa, jak bardzo silnie na Was oddziałuje. Na nią oddziałujecie. I zimą trochę to, na to trzeba poczekać, ale dojdzie do takiego wniosku, dojdzie do tego przekonania i o tym opowie, wprost powie, co czuje. Podejmie decyzję, żeby się zaangażować być może. To dla osób, które miały problem w relacjach takich, że drogi skorpionie, Twoja osoba się nie angażowała za bardzo z różnych powodów. To wydaje mi się, że tutaj jest szansa na to, że Twoja osoba po prostu zrozumie coś więcej o sobie, o tej sytuacji, poczuje w sercu, porówna być może nawet z jakimiś przeszłymi doświadczeniami miłosnymi, no. Jeśli to komuś się przyda i to będzie potrzebne. I po prostu jest miłość, zaangażowanie. Niesamowite. Mamy ślub i musiałam drugą kartę wyjąć, no bo nie wszyscy są w związkach małżeńskich. Druga karta, zaufanie. Zaufanie miał rak chyba, więc to szczególna informacja dla skorpionów, które są w związku z rakiem i dla raków, które są w związku z, słuchajcie, ze skorpionem. Ta sytuacja wiąże się z związkiem małżeńskim. Jeśli się Wam nie układa, no to drogie skorpiony, ta sytuacja wymaga od Ciebie trochę wiary. Trochę zaufania do tego, że przezwyciężymy ten kryzys na przykład, tak? Dla osób, które są na przykład tutaj jakby niekoniecznie w związkach małżeńskich, a chcecie pójść dalej na wyższy poziom wzajemnych zobowiązań, to też miej do tej sytuacji zaufanie, miej, że ona dokądś doprowadzi, tak? Zobaczmy, z czym wchodzimy. Karta diabła u skorpiona, restrykcje, ograniczenia, lęk. Seks bez zobowiązań. I to by było tutaj dla singli, czyli jakby brakuje jakiegoś rodzaju takiego emocjonalnego połączenia. Twoja osoba 6 monet, równowagi pragnie w życiu. Chce dawać to, co najlepsze i wszystko, i tyle samo oczekuje jakby z drugiej strony. Diabeł po Waszej stronie jest dla mnie też lękiem przed miłością, po prostu. Albo skoncentrowaniem tylko i wyłącznie właśnie na sprawach takiego, powiedziałabym, takiej natury seksualnej, to bym tak jeszcze określiła. Oczywiście ona też może oznaczać, szczególnie przy 6 monet, taki bardzo namiętny seks ogólnie, powiedziałabym, więc to zależy... W jakiej jesteście sytuacji. Diabeł może również oznaczać zazdrość po prostu i obsesję na punkcie Twojej osoby, więc też silne pożądanie, powiedziałabym. Dobre dopasowanie w łóżku na przykład, więc jakby zwróćcie na to uwagę, bo to naprawdę jakby jest kilka możliwości, natomiast to nie jest do końca zdrowa energia, drogie skorpiony, i to Wam chciałam powiedzieć. Niezależnie czy dotyczy seksu, czy dotyczy kwestii lęku, restrykcji, tego, że obawiamy się jakby pokazać, kim jesteśmy, to ten diabeł nas blokuje, to jest tak naprawdę hamujące, jak dla mnie. Na pozycji umysłu skorpion ma 4 miecze, czyli uzdrowienie, naprawa,
As mieczy na pozycji myśli u Twojej osoby mówi też o jasności sytuacji. Czy ona Ci powie coś wprost, moim zdaniem, co pozwoli Ci inaczej zwrócić na sprawę i być może trochę tę diabelską energię tutaj pożegnać? Nad tą obsesją zapanować, powiedziałabym, tak? No wiesz, karta czterech mieczy przy diable to dla mnie oznacza, że jest skorpion, który naprawdę potrzebuje popracować nad sobą, nad taką swoją właśnie obsesyjną, pożądliwą chęcią posiadania kogoś. I tutaj seks i w ogóle kwestie erotyczne mogą być w tle. Na pozycji serca masz rycerza mieczy, Twoja osoba ma dwójkę monet. Cokolwiek, to serce takie nerwowe, powiedziałabym. Możesz, wiesz, co na sercu, to na języku, tak? Więc taka, powiedziałabym, tu się pokazuje energia, co do której Twoja osoba próbuje zachować spokój, pomimo jakiegoś rodzaju takiego poczucia przyatakowania momentami. Działania, 7 monet, 5 kielichów, daj sobie czas, drogi Skorpionie. Ta sytuacja wymaga czasu, żeby ją naprawić. Jeśli chcesz wrócić do rozmowy, jeśli chcesz coś zmienić w tej relacji, to szczerze Ci powiem, daj sobie czas dla siebie samego, żeby tutaj jakby to, co wcześniej było restrykcyjne i to, co wcześniej Ci hamowało rozwój lub działało destrukcyjnie na tę relację, po prostu żeby na tym popracować. Jesteście w stanie wyjść z różnego rodzaju przeciwności, takich konfliktów nawet, chaosu, pożegnać to, co było chaotyczne i wzmocnić tę relację, bo koło fortuny na końcu mówi o tym, że już tyle razem przeszliśmy, że to jest relacja na dobre i na złe układa się różnie, tak? Więc natomiast jesteśmy razem na dobre i na złe, z całą konsekwencją i świadomością tego bagażu, który wspólnie tutaj jakby niesiemy, dźwigamy, więc zwróciłabym na to uwagę. Drogi Skorpionie, pamiętajmy, że diabeł to również uzależnienia umysłu, więc okej, tutaj jakby być może jakieś kwestie zawodowe, tak jeszcze pamiętam Twoje czytanie chyba grudniowe, tak, grudniowe na YouTube, jakieś kwestie zawodowe może będą dla Ciebie ważne ogólnie, jakby wchodząc w zimę i ten diabeł, czyli ta pogoń za tym, żeby dojść do czegoś, do stanu mistrzowskiego w tym, co robię, żeby powiedziałabym, no może jakieś kwestie materialne też mogą być istotne, może mieć negatywny wpływ, no niestety, na Twoje życie uczuciowe, wiesz, bo to rozczarowuje Twoją osobę, to może rozczarować Twoją osobę, na to bym zwróciła uwagę, dlatego to uzdrowienie tutaj jakby, które się pokazuje na pozycji mentalnej, ono jakby zachęca do tego, żeby właśnie znaleźć czas na odpoczynek, poszukać głębszego znaczenia w tym, co się dzieje w moim życiu, co tak mnie sponiewierało, co tak mnie gdzieś tam w restrykcje wciągnęło, czym są te moje uzależnienia, tak to nazwijmy, czym jest ta toksyczność, która ja czuję, że mnie to wypala, ja czuję, że mnie to po prostu gdzieś tam drenuje, nie do końca chcę mieć to w swoim życiu. I też daj sobie czas, żeby wyjść z tej energii, daj sobie czas, żeby być może, jeśli chcesz coś zaprezentować swojej osobie, żeby to było przemyślane, solidne, bo taka jest siódemka monet, oprócz tego, że to jest karta stałości, dla mnie to też karta cierpliwości, karta spokoju, karta spokojnego pogodzenia się z tym, co przede mną, prawda, i niczego nie pospieszania. Tak jak mówię, jest wyjście z chaosu, wyjście z konfliktu, wyjście z jakiegoś rodzaju nieporozumienia między Tobą a ważną dla Ciebie osobą i tak naprawdę umocnienie tej sytuacji między Wami, tej relacji między Wami, natomiast tutaj zadbałabym o emocje Twojej osoby, o tę emocjonalną stronę Twojej osoby, dlatego że ten diabeł ją rozczarowuje z jakiegoś powodu. Ona może na przykład czuć, że Ty się w nią angażujesz, jeśli chodzi o kwestie intymne bardzo, natomiast nie ma między Wami do końca połączenia emocjonalnego albo czegoś jej brakuje, jeśli chodzi o miłość. I może o tym też trzeba porozmawiać i nad tym należałoby popracować. Tutaj takie historie się pokazały. Skorpiony, sprawdźcie sobie Wenus. Ascendent Wenus. Ja Wam zostawię link do tego, jak obliczyć punkty horoskopu urodzeniowego poniżej w opisie. Dobra, dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.